Witam was bardzo serdecznie, Marek Malat-Wysocki, Planszolandia, gra miesiąca. W miesiącu lipcu, mimo tego, że jest to okres wakacyjny, udało nam się spotkać kilka razy, rozegrać kilkanaście partii. Oczywiście wydawało mi się, że moją grą miesiąca będzie Innis, bo w tą grę graliśmy zdecydowanie najwięcej, aczkolwiek na ostatnim poniedziałkowym spotkaniu pojawił się Ganges i właśnie tą grę typuję jako grę miesiąca. Autorami tej gry jest Inka i Markus Brandt, na pewno znacie tych autorów, przede wszystkim z Village, czyli po polsku Pokolenia, a także z Murano. Takie pozycje przyzwyczaili nas do takich ciekawych rozwiązań gier średniej ciężkości. Taki też jest Ganges. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało tu zastosowane. Mamy tu dwa równoległe tory, tor bogactwa i tor pieniędzy. I właśnie będziemy się na tych torach rozwijali. I naszym zadaniem będzie, żeby piony z tych torów się spotkały, a najlepiej minęły. Wtedy dogrywamy jeszcze partię do końca i wygrywa gracz, który oczywiście ma największą różnicę in plus. Taki typowy worker placement w cieniu Gangesu. Będziemy rozwijali swoje prowincje, żeby zdobyć jak najwięcej chwały i pieniędzy. Oczywiście tutaj jak chcemy, te proporcje możemy odpowiednio kształtować. Worker placement, mamy na początku trzech pracowników, wysyłamy. Podczas gry będziemy mogli zdobyć i jeszcze dodatkowo dwóch. Wysyłamy ich na określone pola. Mamy tu trzy sekcje i bardzo ciekawy mechanizm, bo te pola będziemy aktywowali za pomocą kości. Mamy tu mariaż. Albo używamy kości za pomocą określonej wartości na oczkach, wyrzuconych na oczkach, albo za pomocą koloru. W przypadku rozbudowy prowincji mamy taką swoją planszetkę, będziemy rozwijali prowincję, musimy to połączyć. Kości określonego koloru i musimy oddać kości, żeby miały określoną wartość. Bardzo ciekawa pozycja. Myślę, że pierwsza rozgrywka w czteroosobowym składzie zajęła nam około godzina 20. No, druga już była zdecydowanie szybsza. Dużo strategii, dużo takiego myślenia, kombinowania oczywiście, bo mamy tutaj, możemy sobie pozwolić. Ja grałem zupełnie w dwóch różnych wariantach, w dwóch różnych koncepcjach. Okazało się, że udało mi się wygrać. No, stawia się raczej na równomierny rozwój w tych dwóch torach i torze sławy, torze bogactwa. Przede wszystkim bardzo ciekawa pozycja i ciekawy mariaż oczywiście. Worker placement z kostkami. Jeżeli zastanawialiście się nad tą pozycją, to śmiało ją mogę polecić. I oczywiście gratuluję wydawnictwu Egmont za dobrą kolejną grę serii Egmont Geek. Moja gra miesiąca oczywiście Ganges najlepszego.